Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Podgórze w Kulturze w nowym projekcie Centrum Kultury Podgórza, w którym rozmawiamy o kulturze, sztuce, historii oraz oczywiście o istotnych sprawach lokalnych związanych nie tylko z Podgórzem, ale również z całym Krakowem. Naszego podcastu można słuchać na Spotify oraz YouTube Centrum Kultury Podgórza, do czego serdecznie Państwa zachęcam. Ja nazywam się Przemysław Walaszczyk, na co dzień pracuję właśnie w Centrum Kultury Podgórza, czyli w miejscu, w którym nagrywamy nasz podcast. Dziś moim i Państwa gościem będzie pan Andrzej Kulik, zastępca prezydenta miasta Krakowa do spraw polityki społecznej i komunalnej. Dzień dobry, panie prezydencie. Dzień dobry, witam serdecznie. I porozmawiamy o inwestycjach, o tych inwestycjach, które są w toku oraz też poniekąd tych, które zostały już zakończone, z których mieszkańcy Krakowa mogą korzystać. Kraków jest bardzo specyficznym miastem. To jest z jednej strony miasto bardzo nowoczesne, dynamicznie rozwijające się, ale z drugiej strony z zachowanym średniowiecznym charakterem, z tym układem urbanistycznym. Więc wykonywanie inwestycji, remontów, budowy nowych elementów infrastruktury to musi być niezwykle skomplikowane zadanie. Można byłoby powiedzieć, że jak operacja na otwartym sercu. Jest to skomplikowane między innymi z tego powodu, o którym pan powiedział, że wszystko co stare zawsze budzi różnego rodzaju niespodzianki, które znajdujemy po drodze. Dzisiaj czy dokładnie wczoraj wieczorem dowiedziałem się, że w trakcie prac nad modernizacją ulicy Zwierzynieckiej, ulicy wielokrotnie już za mojego życia przebudowywanej, więc nie powinno tam nas nikt zaskakiwać, odnaleziono most, stary most nad Rudawą, bo jak może niektórzy wiedzą, ulicą Retoryka i pracę Kosaka płynęła kiedyś Rudawa, zresztą stąd taka skądinąd może budzącą niektórych zdziwienie nazwa ulicy Wenecja, bo wszystko to były obszary, które przecinała Rudawa. No więc rzeczywiście ma pan rację, znajdujemy różnego rodzaju niespodzianki historyczne, ale czasami niespodzianki związane z tym, iż ciągle mamy mnóstwo nieodgadnionych sieci w naszych drogach. To jest, muszę powiedzieć, dla mnie zawsze niespodzianka. Byłem dyrektorem szpitala i tam znajdowałem rzeczywiście różnego rodzaju sieci w czasie remontu różnych obiektów szpitala uniwersyteckiego, ale no to były budynki z XIX wieku i stąd były z różnych epok, na przykład przewody elektryczne. Natomiast tutaj mamy teraz przebój w postaci różnego rodzaju sieci teletechnicznych, które czasami nie wiadomo do jakiego wiodą nadawcy i do jakiego odbiorcy. Więc mieszkańcom mogłoby się teoretycznie wydawać, że rozpoczęcie takiej inwestycji i tak naprawdę wszystko wiemy. Tymczasem już w trakcie realizacji poszczególnych prac wychodzą właśnie te zaszłości historyczne, ale też współczesne, techniczne, jak pan prezydent powiedział. No, przy wspomnianej ulicy Zwierzynieckiej, na przykład zresztą nie tylko przy ulicy Krupniczej, znaleźliśmy przypadki, kiedy z domostw była spuszczana woda opadowa z dachów bezpośrednio do ziemi. No i muszę powiedzieć, że ujawnianie tego, wprowadzanie do kanalizacji miejskiej to też duże przedsięwzięcie robione w trakcie prac, to trzeba wszystko nanieść na dokumentację, to wszystko trwa. No ale cóż, taki jest los inwestycji w dużym mieście. Natomiast słusznie pan zwraca uwagę, że Kraków się bardzo rozbudowuje. Tu mamy innego rodzaju problemy, o których mało się mówi, więc się cieszę z tej możliwości, że mogę o tym powiedzieć, iż to są z reguły tereny, których właścicielem nie jest miasto. To są tereny, nawet jak było kiedyś miasto ich właścicielem, to w związku z działalnością komisji majątkowej dotyczącej zwrotu Kościołowi katolickiemu nieruchomości, no miasto straciło bardzo dużą część nieruchomości. Niekoniecznie w przeszłości posiadanych przez Kościół katolicki, ale to była rekompensata za inne nieruchomości w innych częściach nie tylko Krakowa, ale Polski. No i dzisiaj mamy dramatyczny efekt w postaci tego, że na tych terenach budują deweloperzy. Słusznie, bo pojawiają się nowi mieszkańcy, chcą gdzieś mieszkać i to jest jakby najbardziej zrozumiałe. Natomiast jest poważny problem polegający na tym, że brakuje infrastruktury społecznej. Poczynając właśnie od Domu Kultury, gdzie mogłyby się spotykać różne pokolenia, zaspokajając swoje potrzeby. Po szkoły, przedszkola, żłobki, tego wszystkiego brakuje. No i to jest dla nas ogromne wyzwanie, bo często musimy po prostu kupować grunt
podbudowę tego typu instytucji, a nie zawsze, nie wszyscy deweloperzy chcą tak z nami działać, chociaż mamy też dobre przykłady, chociażby na osiedlu Piastów teraz kupiliśmy obiekty pod żłobek i przedszkole, więc widać, że czasami jest ta otwartość, no ale sami Państwo doskonale wiecie, jak jesteśmy w Centrum Kultury Podgórza, że na przykład na Klinach mogliśmy wybudować czy stworzyć ośrodek kultury na terenie dawnego Fortu Borek, zresztą świetnie działający i bardzo potrzebny przez mieszkańców. Sam pan wie, ilu tam chętnych do uczestnictwa w różnych zajęciach jest. W ubiegłym roku 40 tysięcy osób skorzystało z oferty Fortu Borek, więc ta nowa przestrzeń była niezwykle potrzebna, bo też osiedle Kliny dynamicznie rozwija się. Ale panie prezydencie, taka jedna z najważniejszych i najgłośniejszych też ostatnio inwestycji to jest remont Mostu Dębnickiego i powiązany z nim bezpośrednio remont ulicy Kościuszki i ulicy Zwierzynieckiej. No, tutaj już od dawna ten remont był konieczny do wykonania, ale z drugiej strony tak trudna inwestycja w tak newralgicznym miejscu. Tak, i co jest najtrudniejsze, zważywszy, że mamy bardzo mało mostów przez Wisłę, ciągle dobudowujemy nowe, myślimy też o trasie Pychowickiej, która przetnie Wisłę tym razem w rozwiązaniu tunelowym. No, w każdym bądź razie to sprawia, że remont Mostu Dębnickiego, kluczowego dzisiaj mostu, jest niezwykle uciążliwy dla kierowców, mimo że robimy go połówkowo, to znaczy pół mostu jest oddany kierowcom, a połowa na drugiej połowie trwa remont. No to i tak to sprawia, że kierowcy stoją w ogromnych korkach na Lejczych, Wieszczów i niestety opóźniają się nam dramatycznie połączenia autobusowe. Cieszę się w związku z tym, że w przyszłym tygodniu wreszcie i most Dębnicki przy okazji skrzyżowanie pod jubilatem zostanie również oddane, bo liczę głęboko na to, że wszyscy troszeczkę odetchniemy. W nocy z 22 na 23 listopada Zarząd Dróg Miasta Krakowa planuje właśnie ostatecznie otworzyć ruch dwoma pasami po dwóch stronach Mostu Dębnickiego i to bez wątpienia udrożni, ale też nie ulega wątpliwości, że ten remont był konieczny. Tak? No, ponosimy jakby pewne konsekwencje w postaci korków, ale gdyby tego remontu nie wykonać, to tak naprawdę mielibyśmy poważny kłopot infrastrukturalny w tej części Krakowa. Absolutnie tak i tak naprawdę ciągle gonimy czas, bo o te remonty dopominają się kolejne mosty. Zupełnie inny, ale ważny most na Rudawie w okolicy klasztoru sióstr Norbertanek również musiał być rozebrany ze względu na jego stan techniczny. I wiele jeszcze takich mostów jest przed nami, które będą wymagały takich remontów. No myślę, że to jest też tak troszeczkę, że od nas mieszkańców wymaga się pewnej też cierpliwości, bo to jest inwestycja i w poprawę jakości naszej infrastruktury, więc można się troszeczkę nacierpieć, postać w korkach, ale później skorzystać z fajnej i zmodernizowanej infrastruktury. No niestety musimy sobie jasno powiedzieć, że ta infrastruktura ulega także stopniowej śmierci technicznej. Nie możemy dopuścić do dramatycznych następstw w postaci wykolejeń czy jakichś innych nieszczęśliwych wypadków. Jak mówię, tym co jest najtrudniejsze w robieniu inwestycji, szczególnie w tej części starszej miasta, no to jest to, że brak alternatyw. Nie mamy drugich alejczek Wieszczów, tak. Dopiero kiedy dorobimy się trasy Zwierzynieckiej i Pychowickiej, wówczas ta sytuacja będzie wyglądała inaczej. Widzimy jak wygląda dzisiaj obwodnica Krakowa, też praktycznie stoi. No po prostu miasto się rozbudowuje i jest coraz więcej pojazdów. Powiem, że w ciągu ostatnich 10 lat przybyło w Krakowie 180 tysięcy pojazdów. No to pokazuje skalę problemu. No, po samym Moście Dębnickim 60 tysięcy samochodów przejeżdża dziennie. Dokładnie. To jest nieprawdopodobnie duża ilość pojazdów. No i trzeba powiedzieć, że to ten most pracuje przez 24 godziny na dobę, przez 365 dni w roku. No i przypomnę, ostatni remont miał miejsce ćwierć wieku temu, więc naprawdę wytrzymuje. To był ten czas już. Tak. Ale z kolei na północy Krakowa też wiele się dzieje. Zarząd Inwestycji Miejskich prowadzi rozbudowę Alei 29 listopada. To też jest duża inwestycja, na którą mieszkańcy czekali.
Tak, to jest duża inwestycja. Trwała ona bardzo długo, bo była w trybie zaprojektuj i wybuduj, więc najpierw trzeba było zrobić projekt. Wykonawca robił projekt, a potem budował. Na to nałożyły się, szczególnie na tej inwestycji, to widać wszystkie problemy związane zarówno z pandemią, a więc odpływem pracowników, zwolnieniem tempa wyraźnego, wyraźnym zwolnieniem tempa prac, potem wojna na Ukrainie i znowu różnego rodzaju z tym związane perturbacje od pracowniczych po sprzętowe i inne, przede wszystkim gdy chodzi o materiały. No ale na szczęście dobiegamy końca. Dobiegamy końca, z końcem tego roku będzie już całkowicie oddana Aleja 29 listopada. W ciągu najbliższych dni oddajemy ulicę Siewną, oddajemy ulicę, do końca listopada oddamy ulicę Dobrego Pasterza, więc znowu mam nadzieję, że trochę ulgi mieszkańcy odczują. No i tu już trochę jeszcze cierpliwości muszę poprosić, ale koniec roku to będzie koniec tej inwestycji. No oczywiście ta inwestycja rozpocznie kolejne, bo to trzeba jasno sobie powiedzieć, ulica Mejera dopomina się o taki remont, to jest chociażby jeden z przykładów. Kuźnicy Kołłątajowskie musi być przebudowana, to też jest zadanie przed nami, więc tych zadań związanych z 29 listopada będziemy mieć jeszcze sporo, ale cały ten rejon zasługuje na taką kompleksową modernizację. Nie dało się tego wszystkiego naraz robić, bo przecież mieszkańcy by byli kompletnie sparaliżowani. No ale mam nadzieję, że ze zrozumieniem przyjmą, tym bardziej, że mieszkańcy na przykład ulicy Mejera proszą już wielokrotnie o ten remont i trzeba obiektywnie powiedzieć, że on jest absolutnie konieczny, ale nie dało się go robić w momencie, kiedy robiliśmy 29 listopada. No jeżeli chodzi o tramwaj, o który pan mówi, to również jak wiemy, tramwaj został oddany, jeździ od początku września, przewiózł już ponad milion pasażerów, grubo ponad milion pasażerów i myślę, że to najlepiej pokazuje, jak bardzo był potrzebny. Jeszcze jest przed nami oddanie parkingu wielopoziomowego. Z końcem roku ten parking powinien zostać oddany. No i nasadzenia drzew, które trwają i mają jeszcze trwać, bo chcielibyśmy bardzo, żeby ta inwestycja pokazała, że może ona być zazieleniona, nie musi być na pustyni, a nawet nie powinna, nie wolno, żeby była na pustyni, bo musimy dbać o klimat, a ta zieleń to jest jeden z elementów dbałości o klimat, ale także o komfort życia mieszkańców, bo to jest bardzo potrzebne. Mieszkańcy bardzo potrzebują i świeżego powietrza, i zieleni, i tych efektów estetycznych związanych z drzewami, więc bardzo nam zależy, żeby to również odczuli. Cieszę się właśnie, że wybrzmiał ten temat tramwaju na Górkę Narodową, bo sukces tak naprawdę tej inwestycji jest wyrażony w liczbie pasażerów codziennie i Kraków przygotowuje się, a w zasadzie już rozpoczął, kolejną też dużą inwestycję, mianowicie tramwaj do Mistrzejowic. Myśli pan prezydent, że jest szansa, że powtórzy się sukces Górki Narodowej i że mieszkańcy będą korzystać z tego połączenia? Na pewno jest to tramwaj od dawna wyczekiwany. Jak mam być szczery, patrzę z pewną rezerwą na pracę firmy Gillermach, która to wykonuje. Uważam, że mogłaby to być praca lepiej zorganizowana, szybsza, bardziej efektywna. Odbyłem na ten temat rozmowę z przedstawicielami firmy. No i zobaczymy, jakie wyciągną z tego wnioski. Mogę powiedzieć tyle, że no, wykonawca mógłby popatrzeć trochę na wykonywanie tramwaju na Górkę Narodową, by zaczerpnąć trochę dobrych praktyk, no ale może złe początki zawsze kończą się jakimś dobrym efektem, więc mam nadzieję, że tutaj również wykonawca podgoni to, co powinien podgonić. To jest dla nas bardzo trudne przedsięwzięcie, bo to jest nie tylko tramwaj, ale także przerzucenie Sudołu Dominikańskiego, o którym mało kto wie, że płynie pod spodem i musimy go przerzucić. Co więcej, poza jego przerzuceniem musimy zbudować drugą odnogę, tak zwany bypass, ponieważ ilość wody odprowadzana w tamtym rejonie, przede wszystkim związana z, oczywiście z zabudową nie tylko zresztą Krakowa, ale także Zielonek, sprawia, że ta kanalizacja nie jest w stanie przyjąć dzisiaj tej ilości wody, stąd mieszkańcy Czerwonego Prądnika wielokrotnie już odczuwali zalewanie.
I przy tej okazji, przy robieniu tego tramwaju, chcielibyśmy te problemy załatwić. One są dla nas kluczowe, podobnie zresztą jak w innych rejonach miasta, odwodnienie miasta staje się problemem niezwykle pilnym, bo widzimy sami zmiany klimatu i widzimy, że między innymi te zmiany klimatu polegają na tym, że mamy długie okresy suszy, a potem nagłe, nawalne deszcze, które między innymi charakteryzują się tym, że wszystkie cieki wodne na terenie miasta przybierają w sposób niekontrolowany i gdzieś ta woda musi odpłynąć, stąd w przypadku Sudołu Dominikańskiego będzie to ten wspomniany przeze mnie bypass, który no myślę, że sprawi, że woda będzie szybko i sprawnie odprowadzana do Wisły. Wspominaliśmy o trasie Pychowickiej i o planowanej również trasie Zwierzynieckiej, ale Kraków zakończył już budowę jednego elementu naszej kolejnej obwodnicy, mianowicie trasy Łagiewnickiej. To ma być odpowiedź na rozwój miasta, to ma być odpowiedź na lepsze skomunikowanie obszarów Krakowa i odciążenie pewnych elementów drogowych. No to jest ten element trzeciej obwodnicy, który jest potrzebny. Proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę północno-zachodnie rejony miasta, czyli Bronowice, Widok, one nie mają innej możliwości poruszania się przez miasto w kierunku południowej części Krakowa, czy też w kierunku Zakopanego na Podhale, jak dzisiaj głównie w Aleje Trzech Wieszczów. To jest między innymi to nieszczęście związane z ilością pojazdów przejeżdżających przez Aleje Trzech Wieszczów. Wszyscy wiemy, wszyscy doskonale wiemy, że takim poważnym problemem naszego miasta jest zanieczyszczenie powietrza i o ile odnieśliśmy duży sukces, jeżeli chodzi o niską emisję z kominów, z palenisk, o tyle ciągle jest kiepsko, jeżeli chodzi o spaliny i widzimy doskonale na Alei Trzech Wieszczów, że te mierniki zanieczyszczenia w tym ciągu komunikacyjnym są dramatyczne, pokazują dramatyczne wyniki. No, ruch tam jest ogromny. Ruch tam jest ogromny, stąd rozprowadzenie tego ruchu poprzez jego zmniejszenie między innymi w trzeciej obwodnicy, czyli wspomnianej przez pana trasie Zwierzynieckiej i Pychowickiej byłoby bardzo potrzebne. Ale inwestycje to nie tylko drogi, to nie tylko tunele, to nie tylko tramwaje, ale też inwestycje kulturalne. Rozmawialiśmy o Forcie Borek. Tutaj mamy przykład niebywale udanej rewitalizacji, czyli zaadoptowania XIX-wiecznego, dawnego austro-węgierskiego fortu artyleryjskiego na potrzeby kulturalne. Tak? Fort Borek stał się miejscem integracji lokalnej społeczności, ale miasto buduje też nowe obiekty. W przyszłym miesiącu, w grudniu, Centrum Kultury Podgórza planuje otworzyć nową filię na terenie dzielnicy 13 Podgórze, Klub Płaszów. To też jest inwestycja, na którą mieszkańcy czekali od dawna. Też przykład takiej inwestycji zintegrowanej z otoczeniem. Tam oprócz Domu Kultury powstaje Ogród Płaszów, to z kolei realizacja Zarządu Zieleni Miejskiej. I ta przestrzeń tak naprawdę oddana mieszkańcom jest kompleksowa. Po pierwsze, nawiążę do pierwszej części pańskiego pytania. Rzeczywiście inwestycje transportowe są bardzo ważne w mieście. Natomiast moim zdaniem jest pewien nadmierny przechył w kierunku tych inwestycji. Mhm. Warto byłoby złapać pewien balans i moim zdaniem, choć wszystkie inwestycje służą mieszkańcom, to warto byłoby rozwijać te inwestycje, które bezpośrednio się nimi opiekują, zaspokajają ich takie poza komunikacyjnymi również inne ważne potrzeby, a więc między innymi te, o których pan powiedział, kulturalne, ale jeśli mamy drogę, to gdzieś musimy dojechać. Dokładnie. No i nie tylko, bo przecież i żłobki, i przedszkola, i szkoły, które wymagają ciągle nowych inwestycji. Więc tutaj powinien być pewien balans między tymi inwestycjami. To nie jest takie proste, bo proszę pamiętać, że proces inwestycyjny to jest wiele lat, więc zmiana tego paradygmatu będzie trwała, ale powinna mieć miejsce. I to, o czym pan mówił, Klub Kultury Płaszów na ulicy Koszykarskiej, to jest jeden z takich przykładów takiego rejonu, który wymaga dużej, mogę użyć takiego określenia, interwencji społecznej, bo to jest rejon, który się bardzo dynamicznie rozwija, będzie się rozwijał, także mieszkaniowo. I znowu tutaj się pojawia problem bardzo niewielu działek, które posiadamy.
ale chcielibyśmy poza tym klubem, który jest bardzo ciekawy i zapraszam wszystkich 15 grudnia, bo będzie tam otwarcie i chciałbym, żeby to było połączone z takimi dniami otwartymi, żeby wszyscy mogli przyjść do niego, w cudzysłowie obwąchać to miejsce i zobaczyć, co się tam dzieje. Bardzo nowoczesny, ciekawy budynek zatopiony w zieleni. No ale poza tym ośrodkiem kultury powinny powstać nowe szkoły, powinna powstać filia Biblioteki Kraków, bardzo tam potrzebna. No i szereg innych elementów tej infrastruktury społecznej. Wtedy mieszkańcy tych okolic nie będą musieli za każdym razem wsiadać do samochodu czy tramwaju, żeby dostać się na ciekawe zajęcia w innej części miasta, w szczególności w centrum, tylko wszystko to będą mieli na podorędziu. Dzieci po szkole będą miały różnego rodzaju zajęcia, seniorzy nie będą się czuli niezaopiekowani, tylko wręcz odwrotnie. To jest ten kierunek, który powinien być realizowany. Właśnie, bo ta decentralizacja oferty kulturalnej też jest niezwykle istotna. Tak. Gdy popatrzymy na mapę Krakowa, nasycenie instytucji kultury, to bez wątpienia mamy bardzo mocną dominację centrum. W centrum Krakowa aż kipi kulturą. Mamy tam ośrodki, mamy stowarzyszenia, mamy przeróżne instytucje. Natomiast chyba też istotne jest to, aby pamiętać o innych częściach miasta. I tutaj właśnie Płaszów dobrze wpisuje się w tą strategię, żeby mieszkańcy otrzymywali bardzo zróżnicowaną ofertę, ale możliwie jak najbliżej miejsca swojego zamieszkania. Całkowicie się podpisuję pod pańskimi słowami. To jest coś, co wynika także z naszych badań, które przeprowadziliśmy parę lat temu. Ja ciągle ubolewam nad tym, że my mamy takie zapatrzenie w centrum, traktujemy ciągle centrum jako to miejsce kluczowe. Tymczasem kultura powinna być jak najbliżej ludzi, do nich docierać. I to także bardzo wartościowa kultura. Tak naprawdę dzisiaj na mapie Krakowa bardzo liczą się ośrodki kultury. One przeżywają renesans. No i mogę się bardzo cieszyć, że Centrum Kultury Podgórza należy do tych instytucji, które od wielu lat już budzą zainteresowanie. Muszę powiedzieć, że w spotkaniach z mieszkańcami często słyszę bardzo pozytywne opinie na temat działalności Centrum Kultury Podgórza i widać, że to jest bardzo potrzebne, że mieszkańcy głosują nogami, dopominają się o zajęcia, żałują, że te zajęcia odbywają się dla ograniczonej liczby mieszkańców, bo chciałoby dwa razy albo trzy razy tyle uczestniczyć. No i to jest dla nas bardzo fajny bodziec do tego, żeby rozbudowywać tą substancję materialną. No jeżeli chodzi o Centrum Kultury Podgórza, to także elementem dla nas bardzo ważnym jest Ruczaj. Ruczaj jest ciągle pustynią kulturalną i no bardzo się cieszę, że wreszcie tam powstaje Centrum Kultury, bo będzie to filia Centrum Kultury Podgórza, ale no powiedziałbym taki spory okręt. Taki 4700 metrów kwadratowych. Dokładnie. Dwie kondygnacje podziemne, które już się zresztą zakończyło budować, więc to jest już pewien sukces, bo troszeczkę nawet wyprzedzamy plan. No i cztery nadziemne kondygnacje. To jest rzeczywiście duży budynek. Mam nadzieję, na miarę potrzeb jednak. Na miarę gigantycznych potrzeb. Dziękujemy bardzo księdzu proboszczowi za to, że tyle lat gości tam filię, ale wiemy doskonale, że ona nie zaspokaja połowy, może nawet mniej niż połowę zaspokaja tych potrzeb. Więc cieszymy się, że ten Centrum Kultury powstanie, bo to zupełnie nowe otwarcie. Ja nie ukrywam, że oddanie jego przypada na rok 25, ale byłbym szczęśliwy, gdyby udało się ten proces przyspieszyć, bo muszę powiedzieć, że to jest jedna z takich inwestycji bardzo nielicznych, która nie wzbudza żadnych protestów. A to prawda. I to pokazuje, że rzeczywiście wszyscy z utęsknieniem czekają na to miejsce. Dokładnie. No, takim centralnym elementem nowego ośrodka kultury na Ruczaju będzie też ogromna sala widowiskowa. Tam też siedzibę będzie miała Rada Dzielnicy 8 Dębniki, więc to będzie też miejsce integracji lokalnej społeczności, bo my w tym momencie już widzimy, jak ogromną popularnością cieszą się zajęcia, cieszą się wydarzenia na Ruczaju, więc też widać, że mieszkańcy potrzebują tego typu oferty. Jeszcze raz podkreślę to, co pan powiedział. Ta oferta powinna być jak najbliżej ich miejsca zamieszkania. Nie muszą wsiadać, szukać tego miejsca, tylko mają je pod ręką. To jest wielka wartość takiej oferty. Czyli reasumując, 15 grudnia zapraszamy wszystkich na otwarcie klubu Płaszów.
a to będzie już 20 jednostka Centrum Kultury Podgórza, bo oprócz siedziby głównej, w której się właśnie znajdujemy przy ulicy Sokolskiej, będziemy mieli już 19 filii, więc ta dywersyfikacja, to takie sieciowanie postępuje. No i ośrodek Luczaj 2025, a może i wcześniej. Tak jest. No widać, że się dynamicznie rozbudowujecie. Mamy jeszcze jeden wyrzut sumienia, który wymaga zaopiekowania się. To jest w Solwaj. Tak, Centrum Sztuki Współczesnej. To jest rzeczywiście miejsce, które wymaga też doinwestowania. Mam nadzieję, że w przyszłym budżecie będą się znajdowały na to środki, bo to też z rozmów z mieszkańcami wiem, że jest od dawna wyczekiwana taka rewitalizacja tego miejsca. Tak, bo ci słuchacze, którzy nie są zorientowani, jedna z filii Centrum Kultury Podgórza działa właśnie przy ulicy Zakopiańskiej, Centrum Sztuki Współczesnej Solwaj. I to jest bardzo specyficzna przestrzeń. To jest budynek pofabryczny, jedyny ostatni, który tam został, tak, w którym obecnie funkcjonuje Centrum Sztuki Współczesnej. Tam oczywiście prowadzimy również zajęcia, prowadzimy tam różne wydarzenia, mamy wystawy artystyczne, ale mimo wszystko jest to jednak taka przestrzeń industrialna, tak, która no, nie odpowiada już w tym momencie na potrzeby mieszkańców. To prawda. W tym też takie jakby podstawowe, jak związane na przykład z dostępem dla osób z niepełnosprawnościami. Tak. Bez wątpienia będzie to kluczowa inwestycja. Panie prezydencie, a jak budżet obywatelski pomaga zmieniać Kraków, jeśli chodzi o inwestycje? Bo obchodzimy w tym roku 10-lecie budżetu obywatelskiego. No, rekordowa edycja, jeśli chodzi o liczbę zgłoszonych projektów. Tak, muszę powiedzieć, że budżet się bardzo zmienia. Początkowo rzeczywiście dominowały inwestycje. Przede wszystkim inwestycje infrastrukturalne, w chodniki, w drogi. Potem był okres takiej dominacji inwestycji w zieleń, parki. Tak. A dzisiaj widzimy trochę pewną zmianę polegającą na tym, że jest, mógłbym to nazwać, czas inwestowania w sport, w rekreację, w wypoczynek. To bardzo ciekawe, bo to też pokazuje doskonale potrzeby mieszkańców. No budżet jest takim barometrem. Jest barometrem. Potrzeb mieszkańców, tak? Jest i też ważnym uzupełnieniem. Pokazuje stosunkowo szybko, na czym mieszkańcom danego rejonu, czy też całego miasta zależy. Bo teraz na przykład niektórzy to krytykują, ja nie byłbym aż tak bardzo krytyczny, krytykują zwycięski projekt, czy raczej serię zwycięskich projektów związanych z różnego rodzaju zawodami sportowymi dla młodych piłkarzy, dzieci i młodzieży. Wydaje mi się, że dobrze jest, żeby tego typu umasowienie sportu, ja oczywiście byłbym szczęśliwy, żeby to nie była tylko piłka nożna, jednak miało miejsce w naszym mieście, że to jest bardzo potrzebne, odpowiada na potrzeby młodych ludzi. To jest także dla nas sygnał mówiący, że powinniśmy bardziej wspierać te kluby sportowe, nie te gigantyczne, gdzie jest uprawiany sport zawodowy, tylko właśnie sport amatorski. Też te mniejsze kluby, do których zapisują się dzieci, gdzie mogą trenować przeróżne dyscypliny. Tak. A Kraków bardzo mocno inwestuje też w infrastrukturę sportową. Mamy bardzo rozbudowaną infrastrukturę sportową i tym się możemy chwalić. Ja osobiście mam takie poczucie, że ta infrastruktura nie jest do końca w pełni wykorzystana. To wynika przede wszystkim z tym, że ta infrastruktura bardzo często jest w zarządzie szkół. To są hale sportowe, to są baseny, które mogłyby pracować naprawdę do późna w nocy. Tymczasem to są instytucje edukacyjne, w których głównie obowiązuje karta nauczyciela. To już w oczywisty sposób sprawia, że ten ośrodek nie może funkcjonować w pełnym wymiarze, a szkoda. I warto byłoby się zastanowić nad jakąś zmianą tej formuły. Bo przecież jest tyle osób, które chciałby mieć blisko basen czy halę sportową, a tymczasem muszą korzystać z tych, w tej sytuacji mniej licznych, funkcjonujących, można powiedzieć, komercyjnie basenów. I wydaje mi się, że to jest zadanie ważne, żeby to zmienić, żeby właśnie odpowiedzieć na ten apel, o którym powiedziałem, wynikający z projektu budżetu obywatelskiego, by otworzyć te wszystkie obiekty sportowe. A druga rzecz związana z tymi klubami,
Moim zdaniem warto byłoby, żeby miasto zaczęło inwestować w pewne dyscypliny, które są mniej powszechne, są bardziej niszowe, nie aż tak skomercjalizowane. Nie tak skomercjalizowane, gdzie nie znajdzie się sponsorów komercyjnych, jak szermierka, jak łucznictwo, jak gimnastyka sportowa. To są różnego rodzaju dyscypliny, które wiem, że są pasjonaci ich i dobrze byłoby, żeby zamawiać konkretne dyscypliny w poszczególnych klubach i mówić im, słuchajcie, jeżeli jesteście zainteresowani łucznictwem, szermierką, to proszę bardzo, my sfinansujemy młodzieży, no bo często rodziców nie stać na dosyć kosztowne dyscypliny i wtedy dobrze byłoby, by miasto było takim sponsorem tego typu aktywności fizycznej. No, wszystkich zainteresowanych inwestycjami związanymi ze sportem też zapraszamy do jednego z odcinków podcastu Podgórze w Kulturze, w których właśnie rozmawiamy o sportowym Podgórzu i o tych wszystkich inwestycjach, które się właśnie dzieją. Ale wracając jeszcze do budżetu obywatelskiego, to on też przeszedł jedną bardzo istotną zmianę, bo na samym początku kładliśmy bardzo mocny nacisk na te projekty ogólnomiejskie. Z czasem można powiedzieć, że budżet się zdecentralizował i osią tak naprawdę i sercem tego budżetu stały się projekty dzielnicowe, czyli te, które są najbliżej mieszkańców. Już nie mówimy o jakichś gigantycznych projektach inwestycyjnych czy przedsięwzięciach, tylko mówimy o swoim najbliższym otoczeniu i jego zmienianiu. Absolutna racja, też to widzimy. I to pokazuje po raz kolejny na decentralizację potrzeb. To znaczy mieszkańcy są coraz bardziej zainteresowani swoim najbliższym otoczeniem, w którym żyją, w którym mogą odpoczywać. Chcieliby odpoczywać w ciekawym otoczeniu, dającym im szansę na spełnianie swoich pasji. My też czują taki realny wpływ tego budżetu obywatelskiego, tak? Bo wychodzimy z domu i widzimy, jak chociażby... Co zrobiliśmy? Co więcej, powiedziałbym, że także pilnują tego, czy to zostało zrobione jak należy, czy to nie jest zniszczone, bo to też jest bardzo ważne. Także to duża wartość. Dlatego ja tutaj też z tego miejsca pozdrawiam serdecznie moich sąsiadów z Klin. Tam park Klinówka zrealizowany z budżetu obywatelskiego. No, świetne miejsce, tak naprawdę zwrócone mieszkańcom i teraz służy im, każdy o to dba, tak jak pan prezydent powiedział, bo czułem, że jest to też coś, co należy do nich. Po części ich, tak? I chyba też taka jest idea tego budżetu obywatelskiego, żeby nie tylko mapować, oczywiście to jest istotne, te wszystkie potrzeby, ale też dać mieszkańcom przestrzeń do życia, do aktywności. Tak jest. Gdyby miał pan prezydent wskazać jakiś jeden z ulubionych, a może więcej projektów w budżecie obywatelskim? To są bardzo zróżnicowane, także wydaje mi się, to że... To 10 jednym z... lat... Tak, mnie się bardzo podoba, zwłaszcza na dzielnicy, w której mieszkam, Park Młynówka Królewska. Mhm. To jest taki, powiedziałbym, bardzo ciekawy segment miasta, który pozwala przez dużą część miasta się przemieszczać w miłym otoczeniu. I to jest bardzo sympatyczny projekt. Ale powiedziałbym też, że wszystkie inwestycje w tereny zielone są bardzo ważne, potrzebne. Ja co prawda powiem uczciwie, nie jestem nadmiernie zachwycony tymi wielkimi inwestycjami, takimi na ogromną skalę. One są ważne, ale moim zdaniem to, co jest blisko nas, skwery, gdzie można usiąść, można pójść z psem, można się z kimś umówić, porozmawiać, są chyba taką częścią równie ważną, jak te duże przedsięwzięcia parkowe. Dokładnie tak. No, można się tylko bez wątpienia podpisać pod tymi słowami. Panie prezydencie, serdecznie dziękuję za obecność, za tą rozmowę. W temacie troszeczkę innym niż dotychczas, ale też niezwykle istotnym dla mieszkańców Krakowa. Tak, no nie powiedzieliśmy o wielu inwestycjach podgórskich, bo jak mówiliśmy o tej decentralizacji kultury, też warto pamiętać o filii podgórskiej Muzeum Krakowa, która Muzeum Historii Podgórza jest bardzo, Muzeum Podgórza jest bardzo ciekawym przedsięwzięciem, też łączącym starą substancję z nowoczesnością i też żyje to nie tylko historią, ale także współczesnością, wiele różnych ważnych przedsięwzięć tam ma miejsce. Bardzo ważnym, bardzo trudnym przedsięwzięciem
jest też obóz Płaszów. Bardzo trudnym, dlatego że w międzyczasie powstały tam różnego rodzaju zabudowania i ludzie traktują te prace nad obozem Płaszów jako odebranie im terenu zielonego. No, a z drugiej strony... Ale to jest miejsce obarczone jednak bardzo trudną i skomplikowaną historią. Bardzo wymaga podejścia niezwykle delikatnego. Siostra mojego dziadka była więźniarką tego obozu. W specyficznych okolicznościach udało jej się stamtąd wydostać, ale znałem tą historię bardzo dobrze z pierwszych ust i wydaje mi się, że pamięć tych osób, które tam przebywały, ale także tych, które tam zginęły, powinna z nami pozostać. Jesteśmy im to winni. Więc Podgórze to przecież resztki muru getta, plac bohaterów getta. Muszę powiedzieć, że kiedyś byłem na placu bohaterów getta z moim ojcem i opowiadał mi, jak był świadkiem likwidacji tego getta i widział dzieci wyrzucane z piętra na bruk przez Niemców. I to są wszystko tereny, które mają swoją ogromną historię i warto ją szanować, warto o niej pamiętać. I cieszy mnie, że mieszkańcy Podgórza z reguły o tym pamiętają, także nowi mieszkańcy Podgórza, bo bez tej ich pamięci nie można byłoby też budować współczesności, która ma być radosna, która ma opierać się na naszych potrzebach, ale jednocześnie gdzieś z tyłu głowy powinniśmy mieć świadomość tradycji, która jest za nami. No, bo to chyba właśnie o to chodzi, żeby patrzeć w przyszłość, ale jednocześnie nie zapominać o dziedzictwie. Dokładnie. I o całej przeszłości, a akurat w Krakowie jest o czym pamiętać. Tak jest. Mamy świadomość, że tylko delikatnie ten temat poruszyliśmy, bo kwestia jest niezwykle skomplikowana. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na stronę miasta, na kraków.pl. Tam można znaleźć wszystkie informacje związane nie tylko z inwestycjami, ale również z całym spektrum funkcjonowania miasta Krakowa. Panie prezydencie, serdecznie jeszcze raz dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. I za poświęcony czas. 15 grudnia zapraszamy na otwarcie klubu Płaszów. Będziemy mogli się zobaczyć. Gorąco zapraszamy, tak jest. Zobaczyć. A ja zapraszam Państwa do Centrum Kultury Podgórza, do słuchania podcastu Podgórze w Kulturze. Przypomnę, można nas znaleźć na platformach Spotify oraz YouTube. Serdecznie do tego zachęcam. Nazywam się Przemysław Wolaszczyk i miałem przyjemność poprowadzić dla Państwa kolejny odcinek. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.